Jedno słowo mi się tylko tutaj ciśnie na usta. Słowo tak proste i tak codzienne. Słowo dziękuję. W naszym Domu Pomocy Społecznej, w warsztatach terapii zajęciowej. Dzisiaj jesteśmy w poradni, w nowej siedzibie poradni. Myślę, że wszyscy czekali bardzo długo na to, żeby właśnie w takich warunkach, bo oczywiście mamy wspaniałych tutaj pracowników, logopedów, wszystkich, którzy tu pracują, z bardzo dużym doświadczeniem, wykwalifikowanych, ale rzeczywiście te warunki do tej pory, w których poradnia się znajdowała, no były, tak już powiem, delikatnie niestosowne. Dzisiaj mamy wspaniały obiekt, wyposażony, dużo przestrzeni i tak jak powiedział marszałek Dariusz Klimczak, czytał ostatnio w gazecie takie zdanie, że nareszcie dzieciaki ze Skierniewic nie będą musieli jeździć do Łodzi, co jest chyba no, zdaniem bardzo cieszącym nas wszystkich, a przede wszystkim naszą skierniewicką młodzież, jak i również rodziców, którzy tutaj z tymi dzieciakami przychodzą właśnie do naszej poradni. Lokum jest większe, mamy większą powierzchnię, mamy więcej gabinetów. Możemy prowadzić w tych gabinetach, tak jak tutaj mamy na przykład salę integracji sensorycznej, możemy prowadzić terapię integracji sensorycznej, co do tej pory było niemożliwe. Mamy gabinet, gdzie możemy prowadzić pogłębioną diagnozę dzieci z całościowymi zaburzeniami rozwoju i to jest gabinet, gdzie te dzieci możemy obserwować, są to gabinety przedzielone lustrem weneckim. Mamy gabinet, gdzie możemy prowadzić oddzielny gabinet, co jest ważne, do prowadzenia treningu EEG biofeedback. Mamy oddzielny gabinet wreszcie lekarski dla lekarza psychiatry, który tutaj u nas 4 razy w miesiącu przyjmuje. Czytając opinię na temat tego remontu, przeczytałem takie jedno zdanie. Wreszcie chyba nie trzeba będzie odsyłać dzieci do Łodzi. I to jest chyba z punktu widzenia Skierniewic, tych powiatów, które także korzystają, bo i sąsiednie, i Łowicz, i Rawa chyba też korzysta z tego miejsca i będzie korzystał. To jest ważne, trzeba się umacniać, bo każdy, kto mieszka w danym mieście, musi dbać przede wszystkim o to, żeby być silnym. Dbać o rozwój własnego miejsca, umacniać się nie tylko merytorycznie, infrastrukturalnie, ale wykorzystać wszystkie możliwości, które daje nam świat, żeby pokazać, że w tym przypadku Skierniewice mogą być przykładem dla innych. Za to serdecznie dziękuję w imieniu swoim, pani dyrektor RCPS-u i życzę Państwu dobrej pracy i satysfakcji, którą będzie widać w oczach dzieci. Dziękuję bardzo.